Witam wszystkich na ostatnim ranie tego dnia z portala 2Coop. Wszystkie pięć kursów. No to tak, ja jestem Kuba. Ja jestem Nie umiem grać w poetala, on też nie umie grać w poetala, ale będziemy go przedstawiać go. Wyjaśnimy grę za chwilę. I tak, zaczynam od kalibracji, gdzie jest taka mała niespodzianka i będę potrzebować trochę interakcji. Więc tak, wejdziemy do kalibracji, która się zacznie teraz. I czas się zacznie, jak przeskipujemy cutscenkę, która będzie przedstawiać robotów. Możemy prosić Mikeya, żeby czytał donate'a. Oczywiście. Przeczytałem donate'a, zanim zaczniemy. Tak, z wielką chęcią, ponieważ w międzyczasie wpadła 50 od Krzywego z takim dosyć długim komentarzem. Pozdrawiam bardzo serdecznie Fifiego, aka Fifulek. Kubica najlepszy. Śle serdeczne serduszka dla niego. Mniej niż 3. Ale również dla całej ekipy GSPS mniej niż 3. I w sumie dla całego czatu mniej niż 3. I cała ta 50 leci w kierunku The Games Factory, zmiana przeciwników na Bika Marcinko. Back to you guys. Dziękuję. Dobra, więc zaczynamy za 3, 2, 1, go! Więc tak, zaczynamy jak na razie w tubach i musimy się przywitać, ponieważ no gramy jako dwa roboty. Szwig gra jako Atlas, ja gram jako Peabody. I musimy razem grać ze sobą, żeby kończyć puzzle. Ale tak, my jesteśmy speedrunami, my nie umiemy robić puzzli, my je skipujemy. A więc tak, mamy do wyboru dużo log GSPS. I teraz chciałbym interakcję widowni. Który obrazek by tu wybrać? Dobra. Się robi. I on się naprawdę zaczyna za chwilę, jak się otworzą te... cokolwiek to jest. Jest szansa na restarta, bo ta sekcja jest zabójcza. Mhm. To jest jedna z trudniejszych sekcji. A więc tak, najpierw bierzemy swoje portal guny z legiem GSPS i już zwaliłem ze stresu. Więc tak, na początku musimy lecieć out of bounds. I Szwi po prostu wskoczy na moją głowę, przyjdzie out of bounds i na razie się bawimy w nicości. I potem musimy wejść w siebie, żeby z jakiegoś powodu sklipać się przez podłogę. I potem idziemy po tej krawędzi, skoczymy na guzik. Można sobie chodzić po nicości tu. I zakończymy kalibrację. Jesteśmy teraz w pełni skalibrowani. Więc teraz tak. Teraz gra na silniku Source, więc używamy movement tech'u w innych grach Source, czyli bunny hopping. Tylko bunny hop tutaj jest taki specjalny, ponieważ nie można syfać zbyt mocno. Jeżeli jest się zbyt szybkim, to nie można w ogóle syfować. I to zabija bardzo dużo rzeczy. A więc tak, a zapomniałem się zasetować. Dobra. Nieważne, po prostu zrobimy to manualnie. Normalnie to zaczynamy od początku, gdzie jest wszystko zasetowane, ale on resetuje i teraz zapomniał. Pierwsze chambery są nudne, ale jest kilka glitchy, które możemy wyjaśnić. Pierwszy glitch będzie button glitch. Ja wyjaśnię. Dobra. Ogólnie osoba, która zaprasza, czyli Atlas, może zaprasza Orange'a i podczas dołączania ta osoba ma ping po prostu. I przez to, że jest różnica między serwerem a klientem, można zbogać przycisk. Gdy zaskoczymy na niego i ponownie na niego wyjdziemy po bardzo krótkim czasie. I tylko Peabody, czyli pomarańczowy, może to zrobić. Ja bym chciał jeszcze wyjaśnić tyk, który będziemy używać bardzo często. Jest to circle jumping. Jeżeli zaczniemy swój skok od takiego ruchu myszki 270 stopni, to dostajemy takiego masywnego speed boosta. I to jest bardzo pomocne. Teraz po prostu robimy normalnie puzzle, ponieważ nie da się tego skipować, nawet jakbyśmy chcieli.
Więc, no, jak na razie nudy. W następnym chamberze będzie kolejny tick, glitch, elevator fade. I on działa tak. Pod koniec każdego poziomu jest dialog. I jeżeli się wejdzie w windę czy stację domatorzową, w odpowiednim momencie w dialogu, to wtedy jest krótsza animacja pod koniec. I Shui będzie używać tego dość często. Pasę, proszę, dziękuję. No i jak na razie to są same podstawy. Gra nas uczy podstaw. Jak działają poetale. I każdy quiz będzie przedstawiał różne rzeczy, oprócz quizu drugiego, który jest dosłownie taki sam jak quiz pierwszy. Quiz trzeci będzie przedstawiać mosty świetlne, po których można chodzić. Quiz czwarty będzie przedstawiać to, co Google Tłumacz nazywa lejki wakacyjne, po angielsku fanele. I quiz piąty będzie przedstawiać żele. Teraz wchodzimy do levela, gdzie muszę szybko skoczyć w lewo, bo inaczej będzie taunt i będziemy grać w kamień, papier, nożyce. To jest tam zamierzone przez grę, po prostu nie możemy tego skipnąć. Tak, a potem mogę się znęcać na film. To jest najlepszy chamber dla casualowców. Tak. Tutaj każdy ubijał swojego partnera naukowego. Ja steruję klocki, a on se chodzi. Mogę przyznać prawdę? Tak to wygląda, że ten chamber służy do niszczenia teammate'a. Wiesz co, po prostu masz, normalnie. Zrób to. A, bo ty nie jest zbindowanego Wiza. Problemy techniczne? To nie jest samo już czasami? A nie, plus, okej. Okay. Plus jest, dobra. Okej. Ja nic nie robiłem, spokojnie. I ciekawostka na temat tego lasera. Ten laser można aktywować po prostu podczas dotknięcia go laserem. Mhm. I czemu nie wziąć kostki? Później to pokażemy. I tutaj jest ten fade, gdzie Shui czeka na dialog, chodzi w odpowiednim momencie, no i teraz czekamy. Można jakąś jedną szybką donację, jeżeli chcesz, Mikey. Właściwie mam ich nawet kilka. Mianowicie jest tutaj Leblusz z piątką i ta piątka wędruje na Super Mario Bros. The Lost Levels, wybór postaci Luigi, Hypix z komentarzem: ten portal to takie łamanie zasad fizyki. Dzięki, Blusz. To z kolei wędruje na kostium dla Leona Romantic. Lapek, który wpłaca 100 zł. Z komentarzem: ach, portali, gdyby tylko Valve umiał liczyć do 3. Smutna buźka. Niestety. Polecam Portal Reloaded. Tak, nie płacą mi. Bardzo dobry mod Reloaded. Szczęście jest, że Portal jednak ma community, które robi swoje własne kampanie. Nawet widziałem, że są mody, które dodają trzeci portal bodajże. Tak. Jeśli się nie mylę. Lub jakieś cięższe zagadki, także można grać jak najbardziej. Możemy przeszkodzić na chwilę? Jesteśmy teraz w ostatnim poziomie w quizie i każdy ostatni poziom będzie mieć taki specjalny poziom, że jesteśmy takie poza terenem quizów testowych. I zawsze musimy znaleźć jakąś płytę z tajnymi dokumentami, prawdopodobnie playlist od GSPS-u do przerwy technicznej. No i tak będziemy robić do quizu piątego, co wyjaśnię później. Ale tak na razie to jeszcze zrobiliśmy śmieszny tyk out of bounds, bo czemu nie? Musimy przedstawić takie. To jest jeden z trzech out of bounds, które robimy. Ale ten nic nie robi. Po prostu nie daje żadnego czasu. A bo fajnie wygląda. No. I mi się lubi im bawić. Absolutna szpanera. Tutaj jest taunt, który jest super długi, ale jeżeli skoczymy i stauntujemy, to go skipujemy. Jest wszystko świetnie. I zaczynamy teraz quiz drugi. Jest podobny do quizu pierwszego. Nie ma nic specjalnego w nim, ale jest kilka takich fajnych tyków. I tutaj użyjemy pierwszego tyka, który jest tak jakby
On powstał, ponieważ Valve chciał spatchować przechodzenie przez portale, że można przejść przez portal i na nim stanąć i tak ciągle strzelać. I strzelać on nie wypycha w ogóle. Mm-hmm. I oni zrobili tak, że jeżeli jesteś w portalu, to cię wypycha. I można to użyć, żeby przeskoczyć różne skoki, gdzie normalnie nie możemy. I chwila, najważniejsze. Nie mam kulkę. Normalnie to... Nie, to nie jest kulka, to jest bezkrawędziowa kostka, Aperture Science. Tak się nazywa. Normalnie nie możemy przenosić obiektów przez to. Chyba miałem coś, dokończę portalu, ale zapomniałem już. Dlaczego kulka się przeteleportowała przez podłogę? Przez ścianę. Jak? Portal 2. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Source Engine. Source no. Engine, tak, Source Engine. Kochamy Source Engine. Teraz będzie poziom o nazwie Infinity Fling. I w Infinity Flingu polega na tym, że się flingujemy przez fling. I ja to przedstawię i... Ile? Nie pytajcie się, jak to działa. Silnik SOS. Konsultując się z notatkami, mamy Infinity Fling moment. Kiedy Shwi failuje to, to można donację. Well, jest ich sporo. Na pierwszy ogień idzie Gozdi z piątką, z komentarzem Kubeł, bo pociągi się zepsuły, pomóż. To kiedyś indziej. Ta piątka leci na Luigi'ego w Super Mario Super Mario Bros. The Lost Levels. Potem jeszcze jest Dave z piątką 73 grosze. Z komentarzem siema szefu Shwi, elo Kuba, elo Raj. Pozdrowienia z kolektywu rytmicznego. Siema, siema. Pozdrawiamy. To, rytmiki nie wiem. To również leci na Luigi'ego. Oraz mamy bardzo duże dwie donacje. Pierwszą jest 100 zł od Anonima. Z komentarzem Luigi to lepszy Mario. Pozdrowienia dla ekipy runnerów. Super robota. I to również leci na Luigi'ego. Luigi ma tutaj bardzo dużą przewagę, ale jeszcze jest jedna duża wpłata od małej Mi z komentarzem Kubulek, pozdrowienia od Czesława. Kropek D. No tak, w poprzednim chamberze zrobiliśmy defwipe'a technicznie, to znaczy szybki demontaż, żeby pominąć dialog, który zajmuje nie wiadomo ile. Tutaj poziom jest trochę nudny i Shwisa po prostu musi polecieć po kuleczki. W tym poziomie nie ma elevator fade'a, więc tutaj nie skipujemy żadnego dialogu. I następny poziom jest prawdopodobnie najgorszy dla nas, bo nigdy na nie wychodzi. Ale to, co zobaczycie, to już wam rozwali głowy. Będziemy używać techniki o nazwie Quantum Crouch. Tutaj możemy zestartować level, jeśli się nie uda, po prostu. Mhm. Więc tak, ja skoczę w ten portal, obiję się o siebie w tym portalu, przejdę przez swój portal i teraz jestem w stanie, że kucam, ale moja kamera jest na poziomie głowy i to oznacza, że mogę patrzeć przez sufit. I teraz muszę strzelić prosto do końca levela. Ogólnie w Source'ie, przynajmniej w portalu, wygląda to tak, że portale są wystrzeliwane z tego samego miejsca, gdzie znajduje się kamera, jeśli dobrze pamiętam. I to pozwala wam dawać portale out of bounds, prawda? Mhm. Cool. Tutaj jest taunt i przez to, że trzymam kostkę, to nie tauntuje, a on musi zrobić szybkiego fikołka w powietrzu, żeby pominąć tego taunta. I przez to nie odblokowujemy nigdy tańca. Niestety. Teraz znowu dużo rzeczy się będzie dziać. I nie wiem, czy zdążę wyjaśnić wszystko. Więc na początku Shwi się obije o mnie i weźmie kostkę przez dropera. Ja polecę daleko. I tak, on postawi teku i on postawi kostkę i ja muszę teraz przejść tutaj precyzyjnie w rogu, żeby postawić portal na siatce. Nie wiem, jak to działa. Działa, portal 2. I Source Engine kolizja. I teraz prosta część, gdzie ja muszę odbić tak Shwiego i on poleci po...
Dzięki, GLaDOS. I teraz on poleci po kostkę. Dobrze. I teraz on poleci po kostkę. Gratuluję. Niestety jest to trochę trudne dla mnie. No i... To jest levela. Trochę dużo było. Teraz będzie fajny dialog i będzie kilka fajnych ciekawostek. Więc tak, jak wejdziemy do tego poziomu, GLaDOS ma coś fajnego do powiedzenia. Więc na maratonie do speedowania lecimy za powoli. A więc tak, w poprzednim pokoju trafiliśmy guzik, normalnie są dwa guziki, musimy trafić w tym samym czasie. A możemy po prostu jeden guzik trafić dwa razy i to też działa. Także tutaj został postawiony developer button, który pozostał w grze i dalej można go aktywować. Czemu to działa? Poeta 2. Tak zostawili to? Zostawili. Specjalnie dla nas, speedrunnerów. Cieszę fakt, tutaj działają żele. Nie działam w innym chamberze. Myślę, że sam pan Newell zostawił dla was ten przycisk. Dziękujemy, Gabe. Daj nam Left 4 Dead 3 albo Team Fortress 3. Poddaliśmy już się z Half-Life 3, rozumiem? Half-Life Alex. A więc teraz tak, ja wezmę sobie tutaj stanę i pospamię sobie skok i Yuza i spróbuję wziąć tą kostkę przez tubę transportową. Okej, okay, działa. I teraz dam to Szwiemu i on może surfczyć. Można w sumie donate jakieś poczytać. Szwi, zrób coś śmiesznego. Zanim to zrobi, to ja pozwolę sobie przeczytać kilka donacji. Mamy piątkę od Basa, którego piątka leci na Super Mario Bros. The Lost Levels, na postać Mario. Mamy również piątkę od Klywenca, który mówi Shvi Extraterrestrial, chyba. Owszem. Shviti. Tak ty. Oraz dziesiątkę od Merego z komentarzem pozdrowienia z podziemia. Pozdrawiam podziemie. No i cóż, skończyliśmy quiz drugi. Wzięliśmy płytkę i możemy teraz iść do mostów świetlnych, których nienawidzimy, bo pierwsze cztery chambery to są same nudy. A czym ja tam czuję, jak przecież mamy odblokowane? Nieważne. Podoba mi się, że nic nie wspomnieliście o Tetrisie. Po prostu... Spoilerujesz. No, to co chodzi? No przecież Tetris. Tetris Portalu. To jest plugin, który można sobie zainstalować do moda speedrunowego. O nazwie jest Source Auto Record. Okej. No, wiesz, nudzi ci się, nie ma co robić w tej grze. No powiedziałem, że mu zainstalował, nie umie grać w Tetrisa, tak? Nie umie grać w Tetrisa. Jak rytmikarz w Tetrisa, no powinni BMS dodać. BMS player w portalu. Tutaj jest szansa, że się... Okej. Okay. Nie do tego dokańczać. Co można by tu powiedzieć? Bo naprawdę nic ciekawego tu się nie dzieje. Oprócz tego, że Shvi failuje znowu prosty skok. Muszę dać stres mu. Ja się wystarczająco stresuję. To może wyjaśnię nasz cel. Pomimo tego, że już to wyjaśniałem wcześniej, ale w kursie piątym nasz cel to nie będzie płyta. Nasz cel to jest wejście do skarbca, w którym się znajdują ludzie. I musimy ich uratować, bo tak nam każe GLaDOS. Więc lecimy szybko wzium do tego skarbca, żeby ich uratować. A więc tak, to jest bardzo śmieszny level, gdzie na pewno Shvi mnie zabił kilkanaście razy już. Dopiero co się zaczął, już jesteśmy na końcu. Shvi, czy chciałbyś coś powiedzieć na temat tej gry? Bo ja w sumie nie wiem. Fajne. Czy mogę ja coś powiedzieć? A jak najbardziej, bo nody same są. Bo multi-kamn płaca stówkę bez komentarza. Ta stówka leci do wybór postaci w Super Mario Bros. The Lost Levels na Mario.
I tym samym przekroczyliśmy próg 7000 zł. Jesteście niesamowici. Tutaj jest zwykły aut i tutaj jest trochę ciężki... Tyk? Okej. Okay. No maja to trzeba się obić, potem znowu postawić portal, po prostu można w dobrym kącie postawić ten portal i się odbić prosto do końca. Spokojnie, nudy się skończą zaraz, za niedługo będziemy robić śmieszne rzeczy. Ura, śmieszne. Jak śmieszne? Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Słuchaj, no, Tetris już był dosyć śmieszny. A spokojnie, jeszcze śmieszniejsze będą rzeczy. Okej. Okay. I no, na przykład to było śmieszne, bo pominąłem i teraz możesz się wyśmiewać ze mnie, albo na przykład jak wskoczy mi ten szwi. Okej. Jazda. Tutaj mam nadzieję, że trafię za pierwszym razem. Cześć, ja idę. Okej. Okay. Słabo było. I końcowa. I na następnym chamberze zaczyna się ciekawy aut już. Dlaczego? Będziemy autobounce. Znaczy ja będę autobounce, on będzie mieć nudy same. To będzie bardzo krótki po prostu. A potem zaczyna się piekło dla nas. Dwa chambery, które zawsze failujemy. Więc jeżeli ja sfailuję, możecie mnie wyśmiewać. Jeżeli on sfailuje, możecie go wyśmiewać. Jeżeli razem sfailujemy, nie wiem, wpadźcie do GSPS-u. Zawsze wpłacajcie na GSPS. A więc tak, ja sobie strzelę tu. Tutaj używamy portal bumpa. Jeżeli się strzeli portal obok drugiego portalu, to może przejść przez ścianę. I przez to poleciłem auto bounce, potem kucnąłem i wyciąłem auto bounce. To znaczy inbounce. Zdaje mi się te... Czy jest to spowodowane dlatego, że gra chciała położyć ten portal obok tego, gdzie już był? Ale nie mogła. Jest taka niewidzialna, ściana poza terenem i przez to można postawić tam ten portal. Ogólnie w sumie ciekawe jest, że jednak mapy zostały tak zaprojektowane, że powierzchnia out of bounds jest liczona jako powierzchnia, na której można dawać portale. To pewnie nie było przemyślane, bo pewnie domyślna tekstura, ten, gdzie nie pokazuje się w ogóle w silniku SOS, to można portalować się na to. Teraz można donacje szybkie przeczytać, kiedy failujemy to. Szybkie donacje nadciągają, ponieważ mamy dwie płaty o dokładnie tej samej kwocie, czyli 5,73 zł. Ciekawe, o co chodzi z tą liczbą. Pierwszy z nich jest od Defa, który mówi klik, klik, wzium i tu lecą pozdrowienia do podziemia. Pozdrawiam podziemie ponownie. Ta piątka i grosze lecą na The Games Factory. Zmiana przeciwników na Dika Marcinku. Oraz jest druga wpłata od Archaika z komentarzem BMS. 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 Świetny. I ta wpłata z kolei leci na Luigi'ego w Super Mario Bros. The Lost Levels. Nie rozumiem, dlaczego ten Luigi jest taki świetny. Skoro Mario ma Mario, skoro Mario ma na imię Mario i na nazwisko Mario, a Luigi... Mariusz. Mariusz. A Luigi ma na imię Luigi i nazwisko Mario, to Mario jest bardziej Mario, więc jest lepszy. Ja bym się nie zgodził. Ale tutaj weźmiemy trochę save i ta wieżyczka może trochę nas zabić, więc ja sobie poczekam. Mamy czas. Na co komu after hours? Możemy przecież overestimate. Na pewno nie idzie konia. I jesteśmy teraz na pewno na ostatnim poziomie w tym kursie. I spróbuję zrobić dość śmieszny out, gdzie idę tak jakby poza mapę i potem wracam się normalnie na trasę. Ale to trochę ciężkie dla mnie. To jest łatwe dla normalnych speedrunnerów, ale ja nie jestem normalnym speedrunnerem. Zobaczmy. Udało się. Jeszcze to nie koniec. Musiałem zastartować level, bo jeżeli spadnie się, to trzeba zastartować cały level, więc nie. Stamtąd już nie wyjdziesz, jak spadniesz. Nie da tego próbować jednak.
Jak ale widać, to... mamy tutaj tenek speedrunnerów. Mhm. Ale to oszczędza trochę czasu, jeżeli się dobrze wykona. I nigdy tego nie wykonaliśmy. Tutaj będziemy się bawić z kulkami. Balls. I tak, Świtas będzie się patrzeć w... Shiv będzie się patrzeć w sufit, który nie ma tekstu i ja się szybko zdemontażuję. Planowane. I muszę złapać kulkę. Normalnie to trzeba się bawić z jakimiś mostami czy coś tam, ale no mosty są wolne, a my chcemy lecieć szybko. I teraz wystarczy, że zbany hopujemy do końca, ponieważ to nie ma kolizji. I to jest niewidzialna ściana. O! To nie miało się stać. I jeżeli obydwoje jesteśmy na tej platformie, to się zaczyna taunt. I ten taunt to przytulenie. Ale my przeważnie nie robimy tego, ponieważ to jest wolne. I my nie lubimy się przytulać. Jeżeli się weźmie najpierw płytkę, a potem się zaktywuje tego taunta, to się gas offlokuje. Jeśli są jakieś donacje, to poprosimy. No, szybkie donacje. Szybkie donacje nadciągają, ponieważ mamy piątkę od Kamalita, albo Kamalite. Kama, siema. Z komentarzem, siema Kubeł, pozdro od Chillcornera, jakie powodzenia, trzymaj się tam w tym starym obozie, oczekuję, że będzie speedrun z Ultra Kida na następnym GSPS może. Szefie. Nie zaprzeczam, uczę się. Jeszcze wysyła ci oczko na końcu tej wiadomości. I ta piątka leci do Luigi'ego ponownie, do Super Mario Bros. Levels. Zacięta walka jest między Mario a Luigi'em. Jedynie różnica 61 zł. A Luigi jest na aktualnie na prowadzeniu. I chyba nadal na nim będzie, ponieważ Leblusz wpłaca piątkę z komentarzem Shvi kiedy Kaiden. Nie będzie w Tudijakie na pewno. Będzie w BMS-ach. Ale kiedy to zrobi się, to nie wiadomo. Shvi kiedy Insane Kaiden. Oto i odpowiedź. No dobra, no to teraz śmieszny glitch. Wiecie, jak można latać w grze? Po prostu, tak. No, po prostu. Latujesz i latasz. No, latujesz i latasz, no proste. To jest Couch Fly Glitch. Po polsku kucanie mucha błąd. Przynajmniej tak myślę. Tak nam przetłumaczył Google Translator. Nie, to ja sam przetłumaczyłem. Tak? A. No, I jeżeli się jest w panelu, w lejku wakacyjnym, i się kucnie, i się poczeka, aż prędkość się zmniejszy do zera, można zobaczyć prędkość w górnym rogu, to możemy latać, dopóki nie odkucniemy. I będziemy to używać bardzo dużo podczas tego kursu. Tylko, że tutaj są nudy, więc można też donacje. Jak najbardziej. Kolejna piątka 73 od Klywenca z komentarzem IIDX. Zła gra, Klewent, zła gra. Tylko BMS-y. Tylko BMS-y. Asumania. Piątka od Hypixa z komentarzem doznałem oświecenia. Nie ma Portala 3, bo są dwa w grze. A tu cię zaskoczę, jest trzeci, ale nieoficjalny. No właśnie. Piątka, jest zielony. Piątka ta ląduje na Luigi'ego znowu oraz kolejny na zielonego wąsa tego hydraulika oraz piątka kolejna od Gozdiego z komentarzem cały Chill Corner siedzi i kibicuje. Aha. Wykrzyknik. I to również leci na Luigi'ego. W notatkach mam, że 4-3, nie wiem, co tu się dzieje. Też nie wiem. Więc tak. Ja postawię tutaj portale i ja wejdę w ten portal, kucnę i... Ulatujemy, działa. Działa, działa, po prostu działa. Jak działa, to działa. Uwierzcie mi, nie mam bladego pojęcia, czemu to działa. Patrzałem na różne poradniki, nikt nic nie wyjaśniał. Nikt nie wie, jak to działa. Na żadnym serwerze nie znalazłem jakiegoś wyjaśnienia do tego. Po prostu działa. Portal 2, silnik SOS. Myślę, że łatwo można wymyślić, jak to działa, gdy... Co jest spaghetti? Zobaczycie, jakie komentarze miał kod źródłowy Team Fortress 2. Dobra. Tutaj kolejne nudy i oczywiście zapomniałem strzelić poetala.
że ostrzenie po Etalii. Tutaj będzie taunt, bardzo długi, więc próbuję go przeskipać poprzez zrobienie fikołka. Eśfi, zrób tego, taunta śmiesznego. Basketball 1. Zastanawiam się, że... I teraz... Próbuję Benhopa? Nie. Jeden raz, dawaj, Dawaj, musisz. Dawaj. To jest najtrudniejszy skok w grze. Ale musisz. To jest albo najświeższy chamber, albo najtrudniejszy. Zależy od tego, jak dobrze umiesz Benhopować. Gdzie jest twoja duża, dusza z kazetów? Patrzcie to. To jest start i prosta linia do mety. Jest prosta linia do mety. I zawaliłem już. Nie. Tyle. Ajajaj. Unlucky, jestem nobem. Przepraszam. Trzeba wykrzykniker na czacie, próbujemy jeszcze raz. Przepraszam tym osobom, co ukończyły 100 razy Corpolity. Nikt nie ukończył 100 razy. A. Niestety. Jest taka mapa zrobiona przez community, która skopiowała ten chamber i musisz się zrobić 100 razy pod rząd. Jest ciężka, próbowaliśmy. Ile mieliśmy maksymalnie? 3? 4. A. Bo ja zawsze nie wiem tego Benhopa. Czy komuś udało się ukończyć 100 razy? Nie. Nie. Okej. Okay. Najwyższy chyba jest 50 ileś. I tak dobry wynik. No, no z tym jak się tu Benhopuje, to naprawdę dobry wynik. Teraz zrobimy taką szybszą odmianę Crash Fall Glitcha, a tak w ogóle to można strefować po tym. Gdzie jeżeli wejdziemy na podłogę, po aktywowaniu Crash Fall Glitcha możemy sobie skoczyć i latać szybko. Gramy szybko, pomagamy skutecznie. W następnym poziomie będzie bardzo długi dialog, więc nie wiem jak zabiję nudy. Wiem czym. Ja tej sam. Ale tyk będzie świetny, bo normalnie w następnym chamberze to trzeba się tam, nie wiem, bawić nieźle tymi poetalami. Trzeba patrzeć, gdzie dobrze postawić, kto ma dobrze lecieć. Ale my to wszystko pomijemy. A jak? Szybko. Proste. Wystarczy, że ja będę skakać w tym miejscu, no nie muszę zwracać uwagi, gdzie on leci i będę kucać i mamy dosłownie wystarczająco prędkości, będzie ja mam wystarczająco prędkości, żeby dostać się tu. I teraz jest bardzo długi dialog, więc można donację. Jak najbardziej, ponieważ Leblusz kieruje pytanie. Prawda? Nie do was, ale pyta Clivens, gdzie mój kontroler? Pytajnik. Clivens, gdzie moja popa? I jego piątka wędruje ponownie na Luigi'ego. Luigi z dużą przewagą. No może, okej, kłamie, nie ma dużej przewagi. Ale oprócz tego jeszcze jest Szalu, który wpłaca stówkę. Dziadek pozdrawia was wraz z Bebi. Powodzenia z ranem. Dziękuję dziadku Stefani. A więc tak, patrzcie się na mój ekran. Jest tutaj taki fajny korytarz, co musimy sobie przelecieć, ale no my to możemy skipnąć poprzez strzenie przez ścianę. Aż Fisse poleci po prostu i weźmie kostkę przez ścianę. Wszystko przez ścianę. Ściany nie istnieją w tej grze. To wszystko jest kłamstwo. To nie jest ściana. To nie jest ściana i to wszystko nic nie jest ścianą. W ogóle śmieszny fakt, można przez to strzelać. Przez to już nie. Jest to użyteczne? Nie. I nadchodzimy na najdłuższy chamber w tej grze. Jak bardzo długi? Bardzo, bardzo długi. Dla casualowego gracza prawdopodobnie to jest piekło. Ale my wiemy taki lekki metyk. Pierwsze co Shwi zrobi, to wpakuje się na wieżyczki. Wiem, dziwne, ale to jest ważne. Trzeba po prostu rozwalić. Mhm. I on sobie skoczy i teraz on wykona demontaż szybki. I on mi strzeli po prostu poetal do końca levela. Bo normalnie... To jest koniec. No tak, to jest koniec. Bo normalnie to trzeba przejść przez jakieś 5 różnych poziomów w jednym poziomie, jeżeli to ma sens. I to jest po prostu strasznie długie i to zajmuje czas, a my nie mamy czasu na maratonie, więc... No oczywiście nudy robić puzzle. Przecież nie robimy puzzli. Po co puzzle? Mamy za małe mózgi na to. Mam ważne pytanie, mianowicie co było na płycie?
mówiliśmy wcześniej, to jest tajna playlista GSPS-u, muzyczna, do przewy technicznej. Czy to pszczółeczka mixtape GSPS? To tajne jest. Proszę. Skąd to wiesz? Ty wiesz za dużo. Nie było mnie tu. I teraz nachodzimy na śmieszny chainbang. Znaczy KS. Żele. Są trzy typy żeli i wykorzystamy w kopie tylko dwa. Chyba. To dwa? Haniożamy białego. No i tak. Zaczniemy od żelu niebieskiego. Niebieski żel, nie pomylcie z niebieską firebomb. Pozwala, że możemy się odbić wysoko. I ja teraz mogę sobie awczyć, jeśli wszystko robi, no to odpalę te tejsa, pomimo tego, że nie mogę grać. Czy nie można wyczyścić? Nie wiem, pewnie można, ale... I jak na razie są nudy, ale to dopiero w drugim chamberze się zaczyna wszystko. I po drugim chamberze same śmieszne rzeczy. Więc... To jest dla nas najtrudniejszy kurs, jaki gramy. Bo skakać nie umiesz. Ciekawe, co będzie potem. A więc tak, więc powiedzieliśmy, że ściany nie istnieją w tej grze, one nie są prawdziwe. I tak samo podłogi, bo można strzelić przez podłogę tą. I teraz jest dość precyzyjny skok. I właśnie, pamiętacie jak mówiłem o tym, że nie można strzelać, kiedy jest się zbyt szybkim? Tutaj to właśnie zabija wszystko. Trzeba precyzyjnie wystrajfować do końca i jest. Za drugim razem jest okej. Przynajmniej za drugim, a nie więcej. Nie przypomina mi tego, co mieliśmy na Praxisanach. No cóż, w 5.3 będzie jeszcze ciekawsze, w 5.4 jeszcze będzie ciekawsze, 5.5 bardzo fajne, 5.6 będzie fajniejsze, aż do 5.8. A więc tak, przeprowadzimy więcej szybkich demontażów, gdy Szwi zejdzie na jakąś krawędź gdzieś tam na dole, gdzie pokazuje teraz, i on strzeli portal do końca poziomu. I teraz musimy po prostu precyzyjny skok zrobić, który będzie prawie niemożliwy. Precyzyjny jest prosty, tylko my nie potrafimy. Po prostu powiedz, że jestem przyzwyczajony do, nie wiem, 300 FPS-ów. No i się udało. Możemy jedną szybką donację. Jedną szybką czy dwie szybkie? Jedną szybką. Jedną szybką, chcę okay. Wyjaśnić następny ten. To szybka piątka od Mashi Riko. Mashi! Z komentarzem Kubeł, jak ci się uda, to załatwię ci Yandere Babę. Oj. Piątka na Luigi'ego. Dziękuję. Oj tak. To jest nawiązane do mojego niku na Discordzie, nie polecam sprawdzać. I teraz, tak, przez to, że strafowaliśmy tam z tyłu, możemy pominąć cały poziom. Po prostu weszliśmy na lampę małą. Weszliśmy na lampę, bo podobno ma kolizję, nie wiem czemu. I teraz zrobimy tuny take, dość precyzyjny, jeżeli to zwalę, to okej. Okay. Nie udaje się to zbyt często. Ashfi, za tobą. Nie zobaczę. I teraz... Gdy teraz będzie chamber? Nie gram w tą grę na tyle, żeby wiedzieć. Popcrushers. A, Popcrushers. Więc będziemy trochę latać. Nie wyjaśniliśmy pomarańczowego żelu. Pomarańczowy żel powoduje, że lecimy szybko w ziom-ziom. A my lubimy szybko w ziom-ziom. I jest kilka takich tyków związanych z tym. Na przykład można kucać na tym żelu i odkucać i wtedy będzie się lecić szybciej. I chwila, muszę wziąć tą kostkę. Szwi jak na razie poleci se poza mapę i se znowu wyjdzie na jakiś styk, który nie wiadomo gdzie. I on po prostu strzeli kilka takich pikseli śmiesznych i wykona... szybki demontaż. I teraz czekamy na niego, aż on przyjdzie do końca. Trafi. Nie trafi. W następnym poziomie będziemy mieć tyk, który się już pojawił wcześniej. Infinifling. I
Zobaczymy, czy wszystko pójdzie ok, bo czasami jest tak, że są wieżyczki na tym poziomie i czasami te wieżyczki się nie niszczą. Więc spróbujmy. Nie skupię do tego. Nie. Dobra, po prostu nie zostałem. Szwi wleciał tam na górę, żeby zniszczyć te wszystkie wieżyczki i jest wszystko ok. Można donację. Już się robi. Piątka od Kamalite albo od Kamalit. Pozdrawiam również Sion Fumo, które jest w tle. Fumo! Polecam Fumo, dotykałem Fumo. Ta piątka leci na Luigi'ego w Super Mario The Lost Levels. Oraz... Stałem taką... W tej donacji jest prośba dla mnie. I teraz do końca... Nie wiem, jak ją spełnić, ale spróbuję ją wykonać najlepiej, jak potrafię. Chyba, że nie macie czasu, to mogę... Chyba, że chcecie teraz mówić, to mogę. To ja na szybko coś powiem. Okay. Jesteśmy na końcu gry. Następny chamber jest ostatni. I to jest ten skarbiec, więc wreszcie będziecie mogli uratować ludzi. I na początku jest wieżyczka i kostka, które zostaną zniszczone przez żel. I moim celem jest odzyskanie tej kostki, pomimo tego, że Szwi bardzo nie chciał, żebym tego robił, to ja to zrobię. Więc masz czarną donację. Czyli jednak, okej. Okay. No to będzie dosyć długa donacja. I spróbuję przeczytać, jak najlepiej potrafię. To wal. Jerychon wpłaca 30 zł z komentarzem Stream, never die. Speedruns are my favorite guy. Strats, I'm wanting more. Tell the world, stop the bit war. Boom, watch donations go zoom. Glitch, all scripts and feel the groove. Big Marcinko overload GSPS movement! I to leci też na Luigi'ego. Boom. No to tak, musimy aktywować obydwie te dźwignie. Normalnie to się pojawiają takie platformy, jak zrobimy puzzle, no ale po prostu możemy sobie przejść tutaj. Okej, okay, teraz jak są te aktywowane żele, to możemy polecieć safe outem. I tak, wziąłem kostkę, więc to oznacza dobre szczęście. Normalnie nie umiem tego i teraz muszę zapamiętać o tym, bo czasami ten... Nie trzeba tej kostki, to jest po prostu śmieszne. I teraz ostatni skok. Zobaczymy, czy się uda. Jeżeli się uda, to jestem mistrz. I to już będzie czas. I... A, czekaj kostkę. I... Czas! Dość dobrze nam wyszło. No ładnie zagraliście. Aż dziwne było, nam nigdy dobrze nie wychodzi. Mi się podoba, że mi pokazuje czas 40 minut. Tak, powinno być jakieś, nie wiem, 6-1? No cóż, może pogadamy kastenkę teraz. Chyba wszystko w sumie mieliśmy o Portalu. Więc tak, ja bym chciał postawić Honest Steel Corner, gdzie, którzy prawdopodobnie oglądają to. David's the Community. Chcę pozdrowić Rytmików. I chcę pozdrowić moich rodziców, którzy oglądają to. Cześć mama, cześć tata. Chciałem pozdrowić EDW Podziemie. Mojego dziadka ze Stepmani, którego poznałem jakiś czas temu, z którym sobie czasami pogadam o rytmikach. No i cóż, no to chyba koniec. Chyba nie mam nic do przedstawienia, żadnych śmiesznych take'ów. Więc poczekajmy na muzykę. Niech się kastenka skończy. Banger. We have more work to do. No i cóż, uratowaliśmy ludzi, czyli daliśmy i ludzi GLaDOS, no to nie może się dobrze skończyć. I w portalu jest jeszcze quest 6, ale on nie jest w kategorii All Main Courses, więc go pomijamy. Ale może jeżeli kiedyś się dostanie portal 2 na GSPS znowu, to możemy go zrobić. A z tym to nie mam nic więcej do powiedzenia, więc zostańcie na After Hours i na następnych ranach widzimy się jutro o 9:00.
Siema. Siema. Pa.